Wicestarosta lubański Konrad Rowiński był gospodarzem spotkania wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu lubańskiego z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego gościli na Dolnym Śląsku. W pierwszym dniu było to spotkanie ze służbami wojewody poświęcone głównie zapobieganiu skutkom powodzi, planów na przyszłość, likwidacja zagrożeń, oceny tych zagrożeń, a drugi dzień był to pobyt w powiecie, który jest jednym z większych beneficjentów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na usuwanie skutków powodzi. Przypomnijmy, że Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytów polskiemu rządowi na inwestycje i część inwestycji, część tych środków jest przeznaczana na usuwanie skutków powodzi. Dlatego przedstawiciele banku, dyrektor przedstawicielstwa w Warszawie oraz przedstawiciel z Luksemburga przyjechali do nas, aby zobaczyć, jak te inwestycje są realizowane. Przedstawiciele banku uczestniczyli w prezentacji multimedialnej dotyczącej zagrożeń klęskami żywiołowymi, jakie ostatnio nawiedzały powiat lubański, a następnie wizytowali miasta i gminy, które ucierpiały wskutek powodzi w latach 2010, 2012 i 2013. Wizyta w Lubaniu składała się z dwóch części. W pierwszej pokazaliśmy materiał dotyczący powodzi, które miały miejsce w latach poprzednich. Odpowiadaliśmy na liczne pytania związane z inwestycjami, które prowadzone są na terenie powiatu, ale również rozmawialiśmy na temat zarządzania ciekami, na temat aspektów prawnych. Tutaj wniosek nasuwa się jeden, że zbyt wielu mamy w kraju zarządców dróg, przypomnijmy, że większość wód, cieków wodnych, rzek, kanałów, rowów jest Skarbu Państwa, natomiast zarządzają tym różne instytucje, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Wód, starostwa i generalnie nie ma jakby takiej koordynacji. Każdy wykonuje te działania związane ze swoją rzeką, ze swoim zakresem, natomiast brak tutaj takiego spojrzenia całościowego na daną zlewnię, tak żeby uporządkować cieki wodne poszczególne, które należą do zupełnie innych zarządców. Później po tej dyskusji odbyła się wizja lokalna, inwestycje, pokazywaliśmy inwestycje, które zostały zrealizowane w gminie Lubań, w Leśnej, również w Olszynie. Wszyscy znamy te inwestycje, nie będę ich omawiał. Myślę, że przez przedstawicieli banku zostały one dobrze ocenione. Taki wniosek można wysnuć po rozmowach z nimi. Aby w przyszłości zapobiegać powodziom, powiat wraz z poszczególnymi gminami planują budowę kilku suchych zbiorników retencyjnych. Rozmawialiśmy również nad przyszłością, czyli nad możliwymi przyszłymi inwestycjami, które mogły być finansowane ze środków tego banku. Są to bardzo nisko oprocentowane kredyty. Między innymi mowa tutaj o suchych zbiornikach. Na terenie powiatu lubańskiego jest takich zaplanowanych 5, między innymi na potoku Bruśnik koło Leśnej, czy na dopływach Olszówki. Wtedy na pewno skutki powodzi, skutki tych nadmiernych opadów, które były w latach poprzednich, byłyby zminimalizowane, ponieważ te suche zbiorniki położone często w lasach i na nieużytkach mogłyby tą wodę zatrzymać.
Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej działającą od 1 stycznia 1958 roku, powołaną na mocy Traktatu Rzymskiego z roku 1957 o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Unii. Siedziba EBI mieści się w Luksemburgu, a bank jest niezależny od budżetu unijnego, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne.